Was w piątym odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni odcinek. Naprawdę mam ogromną nadzieję. Szczególnie, że gra ostatnio w ogóle ze mną nie współpracuje. Jak możecie zobaczyć, Beata wygląda trochę inaczej, ponieważ tak się zdenerwowałam, że wywaliłam w sumie wszystkie mody, jakie miałam. Zostawiłam tylko te ze zwierzakami, żebyśmy mieli tutaj... Beata, pogoda. Żebyśmy mieli te rzeczy, co sprzedajemy. Mam nadzieję, że to nie one mi psują grę. No ale się okaże, czy mnie znowu wywali, czy nie. Ja tutaj zatrudniłam nową pracownicę, bo stwierdziłam, że nam się przyda. Ktoś do pomocy. Dobra. Mamy słońce, to jedziemy. Chociaż obawiam się, że ta gra jest już tak skraszowana, że po prostu nie. Po prostu nic się nie da zrobić. Nawet się tak przycina. Nie fajnie. Zobaczmy, jak Aurelia sobie radzi. Ja coś czuję, że nie za bardzo ona. Wiecie, ona. Chociaż ma tam chyba brązową rangę sprzedawcy. A udało jej się, no to super. Później, jak już trochę sprzedamy towaru, to wyślemy Aurelię, żeby uzupełniała towar, a ja będę tylko sprzedawała Beatkom, bo chcę trochę pocisnąć, bo nam tutaj brakuje 24 gwiazdek, tak. No i chcę dzisiaj 10 poziom osiągnąć, także jest co robić. Pracownicy się na pewno przydadzą. Dobra, musiałam sobie zapisać oczywiście, bo gra się co chwilę jakoś dziwnie przycina i ja się obawiam, że nic mi nie pomoże to, że ja sobie wyjęłam te mody. Być może to, nie wiem, nie mam pojęcia, co mi psuje tą grę, który mod. Ale wyjęłam wszystkie, jak widzicie, włosy, makijaże, ubrania nawet wyjęłam. No zostawiłam wyłącznie te akcesoria dla zwierzaków i... No i samochody, bo jak widzicie, Beata przyjechała dzisiaj takim Lamborghini wypasionym, nie? Jej garbusek oczywiście nadal będzie, tak? Ona po prostu musiała go dać do chwilowo do warsztatu. Co tu się dzieje? Halo? Co tu się wydarzyło? O-o. Nie, 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 kochani, to nie w tę stronę. My tutaj zdobywamy gwiazdki, a nie tracimy. Proszę mi tutaj ogarnąć raz, raz. Ja się zajmę sprzedażą, a ona niech uzupełnia towar. Ktoś wyszedł na dwór, czy mi się wydawało? Nie ma nikogo na dworze. Mało klientów mamy. Dobra. Przyspieszmy sobie. No, niech sobie spokojnie uzupełnia. Niedługo jakąś przerwę będzie można im zrobić, żeby się nie przemęczyły. Jeszcze ktoś tutaj? Tutaj widziałam. Mam kurzatę. Beatka trochę głodna, ale my tu nie mamy za bardzo jedzenia. Ale miałam wstawić właśnie tą lodówkę. Wiecie, żeby oni mi tutaj dłużej posiedzieli. Tylko nie wiem gdzie. Za bardzo nie ma tutaj miejsca. Chyba, że wiecie co, bym tutaj zrobiła taką małą dobudówkę. Tak na szybkiego. To czekajcie. Dobra, coś tam im zrobiłam. Mam nadzieję, że będą z tego korzystały. Że tak się spytam, zaraz, zaraz. Gdzie tu jest furtka, ej? No serio.
prostu ja nie wiem, co tu się dzieje. No, proszę tak. Bez żadnych akcji. Dobra, gdzie są klienty? Tu. Ty sobie możesz już zrobić przerwę. Tylko niech ją skasuje, nie? A ty tutaj proszę, przyjmij pieniążki. No, Genovefa, idź zrób siusiu, jak chcesz możesz coś sobie zjeść na szybkiego. Ogarnij się, kochana. Widzę, że... A nie, jeszcze uzupełniasz, to dobra. Ej, no nie zabieraj mi gwiazdek, stary. Ja tutaj cisnę, żeby ukończyć to wyzwanie, a ty co? Poszła siku, super, poszła siku. I teraz ty możesz iść zaraz na przerwę. Pokaż, bo ty chyba masz za niską pensję. Nie, masz uczciwą, dobra. Już wracasz? Nie chcesz nic jeść? No ja nie wiem. Tak się o ciebie martwię, a ty... Lodówkę wam stawiłam, a wy nie chcecie jeść? No ja nie wiem. Może jakbym podała. Szybkie danie, to może wtedy. Możesz podać szybkie danie. Ja ją wysłałam na przerwę. O nie! O nie! Cholera, ale zepsułam. Miałam... No niech to. Tak, bo my dzisiaj tutaj trochę pociśniemy, więc... Ale zlamiłam z tym, że ją wysłałam do domu. No trudno. Nie wiem, czy ona się potem nie zgodzi przyjść, bo to za wcześnie będzie dla niej i... No i dupa. Jesteśmy bez pracownika. Zresztą zaraz to sprawdzę. No zobaczcie, kurczę. 16 gwiazdek. Ja nie skończę tego w tym odcinku. Chyba, że pocisnę 3 dni. Ale wtedy będzie to trwało wieczność. Zobaczę. Najwyżej będą 2 części tego odcinka. Trudno. Zobaczę, jak to mi to czasowo wyjdzie w ogóle. Beata nawet ma sporo energii jeszcze, więc mogłaby sobie siedzieć. No nie ma towaru, bo wysłałam do domu tą swoją pracownicę. Spróbujemy ją wezwać, ale... Jestem pewna, że ona nie przyjdzie. No, mówiłam, że ona nie przyjdzie niestety. No trudno. O, 14 gwiazdek. No nie, no nie ma bata. Muszę jeszcze jeden dzień pociągnąć dodatkowy. Bo 2 dni to się nie zrobi. O, rady, no trudno. Nie ma co, ja to zamykam. Bo i tak nic nie zrobię. Więc zamykam lokal i widzimy się kolejnego dnia, moi drodzy. Może pójdzie nam lepiej i nie zlamię to jak teraz. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy dnia kolejnego. Tutaj chcę właśnie, żeby Aurelia sprzedawała. Na razie, póki towar jest uzupełniony. W ogóle one są tak samo ubrane, tylko mają inny kolor. Tak mi się wydaje. A nie, no trochę inny ten kombinezon. No dobra, nieważne. Nieważne. Czekamy na klientów.
Nadal ma uczciwy. Boże, jesteśmy na minusie. Nic nie zarobiliśmy ostatnio. Trudno. Trudno się mówi. Klienci, halo, szybciej, szybciej wbijać mi tutaj do sklepu, bo... No dobra, ona była pierwsza, zobaczymy, jak sobie poradzi. O, dobrze sobie poradziła. Nie mamy gwiazdkę kolejną. A Beata ta... widzę, wzięła się za sprzątanie. Kurde. No. Ale chodź, troszkę posprzedawaj. Bo my gwiazdek potrzebujemy mocno. Landgrab! O, Landgrab. To my się zajmiemy Landgrabem. Co mamy tu drogiego? Pokaż mu to. W ogóle jak ktoś chce zobaczyć przemianę Landgraba moją, to ja zapraszam na swojego bloga, gdzie są zdjęcia z tej przemiany. Landgrab po prostu jest nie do poznania. Landgrab akurat wpadł do nas na ostatni odcinek, w samą porę. Aurelia, zajmij się innymi klientami, Landgrab jest mój. Ja już mam z nim tutaj... tylko nie schrzań tego, to jest ważny klient. No. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Aurelia. Będą z ciebie ludzie. Może nawet kierowniczką zostaniesz, jak podniesiesz sobie poziom. Widzę, że Aurelia też chce się wykazać z Landgrabem, a tutaj klienci inni co? Czekają. Dobra, sprzedaj mu i weź mi szybko pokaż to. Proszę bardzo. I idziemy z tym koksem. 9 gwiazdek. I co, Landgrab? Podoba ci się? Chyba mu się nie spodobało. A nie, czekajcie, ogląda coś, ogląda. No weź tą budę, weź, mówię ci. Widzę, że Landgrab poważnie myśli o swoim życiu. Tutaj najpierw urządza pokój dzieciom. Teraz buda dla psa. Leży legowisko. Po prostu wszystko, wszystko. Nie wiem, kto do mnie dzwoni, ale to nie pora. Tutaj wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Oj, nie do końca. Coś tam nie pykło, ale to nic. No to jeszcze raz trzeba go docisnąć. No, jest gwiazdeczka. Weźmiesz? Weźmiesz tą budę? Weźmiesz. To ci teraz pokażę akwarium. Ostatnie nam zostało, więc wiesz. Kurde, Gienka, mogłabyś się szybciej nauczyć na tej kasie? Masz już jak... No nareszcie. Jakie osiągnięcie srebrne i dobre. Bo tu ci coś szybciej pójdzie. I co, Landgrab? Akwarium? Nie, już nie masz pieniędzy. On już nie ma kasy. Tak go wyzyskałam, no trudno. Aurelia? Chyba powinnaś sobie przerwę zrobić. W sensie idź uzupełniaj towar. Bo mi tutaj już psujesz relacje z klientami. O, Landgrab sobie idzie. No trudno, musimy sobie radzić bez Landgraba. Hmm.
Tak właśnie, ja tak myślałam, że oni będą raczej kupować te same tanie rzeczy, ale jak widzę, to niektórzy właśnie podchodzą do tych droższych normalnie, nawet tutaj przychodzą do tych drogich but, więc... No, zaskoczyli mnie Simowie w tej części wyzwania, muszę powiedzieć. Trochę mnie zaskoczyli pozytywnie, że tak nie skąpią hajsu. No, na razie jesteśmy na plusie, ale tutaj Aurelia uzupełni towar i zaraz się skończy. Dobra, passa. 6 gwiazdek. Kurczę, może jeszcze uda się wybić teraz 9 poziom i dalej trochę. Oj, nie ośniewanie, tylko zwykłą sprzedaż zrób. Oj, no co ci się nie podoba? Grzegorz! Weźcie, nie bądźcie tacy, pomóżcie mi to wbić. Ja się tak staram. Grzesiek, zaraz cię tutaj docisnę i ci się wszystko spodoba, mówię ci. Nie, jemu się jednak nie spodoba. To go zostaw. Dobra, za późno. On jest po prostu dzisiaj negatywnie nastawiony do życia. Nikogo nie ma, czasem muszę rzucić okiem właśnie, może z tej strony będę teraz... Patrzyła sobie. One jeszcze się mają dobrze, więc fajnie. 4 gwiazdki, dajesz, Bata, dajesz! To ja go zostawiam w spokoju, bo ja mu dzisiaj Grzegorz wstał lewą nogą, górą, dupą i wszystko naraz. Nie tykamy. O, proszę bardzo, ranga tutaj wskoczyła. Fajnie, fajnie. Czy już mogę ją na kierowniczkę, czy jeszcze nie? Tak, już może być kierowniczką, to ją zaraz zrobimy. No, i ty sobie dalej pokaż, jak się masz. Ty masz się dobrze. To teraz ci trzeba podnieść pensję, znając życie. Tak. Od razu tutaj zarządzanie, ustal pensję. Podwyżka się szykuje. Nie wysoka, ale uczciwa. Jeszcze mnie nie stać na sorry. Dobra, jest. 3 gwiazdeczki. W ogóle patrzcie, czemu nam paski tak powoli spalają? Co jest z tą grą? Coś mi się zbadziło, czy jak? One też nie potrzebują przerwy, lol. Pracują cały dzień. Nawet nie marudzą. To jest dziwne. Możemy tu nawet cisnąć jeszcze noc. W sumie jak już jest końcówka, to mogę zacząć olśniewać. Nie wiem czy... Mam nadzieję, że mi to nic nie popsuje. Zobaczymy. A jedna gwiazdka tylko. O, zepsułam. No to daj mu zwykłą sprzedaż. Przepraszam cię, chciałam cię olśnić. To nie było nic złośliwego. Jedna, no dwie gwiazdki, bo zepsułam, no. Ty, Landryna? Dobra, bo Gienka już ma dość. Ja widzę. Więc pracownicy do domu. A ja sobie tu już dam radę sama. Mm-hmm.
dobijemy tą jedną gwiazdkę. No i co, jeszcze dogram jeden dzień. I nie wiem, czy to będzie w kolejnym odcinku, czy nie. Jeśli będzie w tym, to oczywiście zaraz do was wrócę. A jeśli nie, to wiecie, ciąg dalszy nastąpi. Zobaczę, jak mi to czasowo się rozezna. Wyjdzie. A ta Landryna przyszła sobie tylko, widzę, postać i popatrzeć. Ale patrzcie, co za... No! A już miałam narzekać, że kurde skąpią tej gwiazdki, nie chcą dać. Zamykamy lokal. No i dobrze, kochani, widzimy się za chwilę. Albo w kolejnym odcinku, także do usłyszenia.